Dzień dobry. Dzisiaj naszym gościem jest pan Olgierd Kosiba, twórca platformy Migaio. Tak, dzień dobry. Panie Olgierdzie, kiedy ostatni raz widzieliśmy się, bodajże w czerwcu, startował pan z tą platformą. Jest to portal skierowany zarówno do osób słyszących, jak i głuchych. Na jakim etapie jest w tej chwili ta platforma i czym dokładnie jest? Gdyby mógł pan w kilku zdaniach przybliżyć tutaj naszym słuchaczom. W tej chwili platforma jest na etapie największego kontentu w Polsce, jeżeli chodzi o znaki języka migowego. Udało się podbić ilość znaków do 6700, czyli cały czas jesteśmy w takim dobrym trybie rozwojowym. I oprócz tego rozbudowaliśmy bardzo obszernie część gramatyczną, rozbudowaliśmy część lekcyjną, a dodatkowo platforma zaczęła też rozwijać swoją działalność w kierunku tłumaczenia stron internetowych w związku z unijną dyrektywą WCAG 2.0. Stała się tak naprawdę takim kompendium wiedzy o języku migowym. Stała się czymś, co odpowiada tak naprawdę na wszystkie pytania, które mają ludzie w kwestii języka migowego czy osób niesłyszących. A jeżeli pojawia się jakaś gałąź działalności, jak chociażby ta unijna dyrektywa, to też na naszej platformie ludzie mogą znaleźć rozwiązanie tego, żeby ich strona była przetłumaczona w całości na język migowy. Osoby głuche, nie mówimy głuchonieme. Tak. Bardzo potrzebują zrozumienia. To nie są osoby upośledzone, tylko osoby niezrozumiane przez otoczenie. Czy pana zdaniem odchodzimy już od takiego postrzegania tych osób jako tych, przepraszam za określenie, upośledzonych? To się rzeczywiście zmienia i to się zmienia bardzo, bardzo intensywnie, ale gdyby mówić o całości społeczeństwa, to rzeczywiście ta informacja dociera bardzo powoli. Całkiem niedawno mieliśmy prelekcję dla około 350 studentów na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu. I kiedy mówiliśmy o tym, jak głuchota wpływa na człowieka, jak kształtuje jego sposób komunikacji i jak nie jest to związane z upośledzeniem intelektualnym, to studenci otwierali usta ze zdziwienia. Mówili, nie wiedzieliśmy o tym. Podchodzili potem do nas, dziękowali nam za te informacje, bo rzeczywiście niepełnosprawność fizyczna w przypadku głuchoty, mimo że to jest takie określenie nie do końca poprawne polityczne, ale z medycznego punktu widzenia to się broni, często jest utożsamiana z niepełnosprawnością intelektualną. Że jak ktoś nie umie werbalizować to, co chce powiedzieć, to znaczy, że być może intelektualnie gdzieś tam nie domaga, co tak naprawdę jest jakąś taką pozostałością Arystotelesa, który uważał, że osoba głucha nie jest do końca człowiekiem, bo człowiekiem jest ten, kto się potrafi wyrazić, a głuchy nie potrafi się wyrazić. I to jest, mamy 333 rok i dramatyczne konsekwencje w XXI wieku, bo rzeczywiście wielu ludzi tak myśli, tak postrzega głuchych, że to są ludzie wymagający współczucia. Oni nie wymagają współczucia, tak jak już mówiliśmy. Oni wymagają wsparcia komunikacyjnego z naszej strony, czyli to jest tak jak obywatel Mongolii. On nie wymaga od nas współczucia, on wymaga tłumacza. Głuchy dokładnie tak samo. Jak długo pracuje pan z osobami głuchymi i czy często zdarzają się sytuacje trudne, może nawet absurdalne, niezrozumienia tych osób? Początki mojej działalności wśród osób głuchych to 22 lata temu już, czyli dosyć długo. Czy często zdarzają się przypadki absurdalnych reakcji? Tak, no niestety bardzo, bardzo często. One, ja to zawsze powtarzam, one nie wynikają z tego, że jesteśmy złymi, słyszącymi ludźmi. One po prostu wynikają z niewiedzy. Z niewiedzy, z tego, że postrzegamy głuchotę jako jednak problem, a nie jako inność kulturową. Bo w momencie, gdybyśmy postrzegali to jako inność kulturową, to znowu wracamy do tego tłumacza. I brak zrozumienia często jest wynikiem sytuacji, w której nie traktujemy głuchego jako kogoś, kto ma odmienny język, tylko jako kogoś, kto jest niepełnosprawny. I niedawna sytuacja w Poznaniu, sytuacja, w której osobę głuchą oskarżono o to, że na światłach cofając samochód, na światłach uderzyła w samochód stojący za nimi. To było takie naprawdę bardzo absurdalne, ponieważ tam znaleźli się świadkowie. Ta osoba głucha nie mogła się bronić, więc wszyscy mówili tak, on cofał i uderzył w tą panią. I nikt nawet
potem nie wysłuchał tego głuchego, że ta pani rozmawiała przez telefon, że tego pana, który był świadkiem, to wcześniej nie było. A kiedy podał ten pan niesłyszący policjantowi taką wizytówkę, jestem głuchy, proszę zadzwonić po tłumacza. Policjant odmurknął tylko, że on nie ma służbowego telefonu na takie rozmowy i nie będzie dzwonił. Sprawa ciągnęła się przez rok. Po roku w sądzie ten pan niesłyszący wygrał oczywiście i postawiono zarzuty tak naprawdę tej pani, temu fałszywemu świadkowi, no i policjantowi też się oberwało. Wszystko właśnie wynikiem było braku zrozumienia, że mamy do czynienia z kimś, kto mówi innym językiem. To nie jest człowiek upośledzony, to jest człowiek inny kulturowo. Przykład, tak jak ten obywatel Mongolii. On potrzebował tłumacza, a nie litości, nie współczucia i nie na pewno fałszywych oskarżeń. Czy dzięki tej platformie tworzonej przez pana uda się usprawnić choć trochę tę nić porozumienia między słyszącymi i głuchymi? Wielu ludzi nam tak pisze, więc myślę, że to działa. Dostajemy naprawdę maile z całej Polski. Mamy nawet wejścia z całego świata, bo ostatnio Brazylia siedzi cały czas na naszej platformie. Jak to działa w Polsce? Działa to tak, że logopedzi na przykład do nas piszą, otolaryngolodzy, otolaryngolodzy znaczy, piszą do nas ludzie, którzy zajmują się medycznymi aspektami głuchoty i mówią, że ta platforma bardzo im pomogła. Bardzo im pomogła, ponieważ zaczęli się komunikować ze swoimi pacjentami inaczej niż za pomocą kartki długopisu. Zaczęli się uczyć, bardzo dziękowali nam też członkowie rodzin osób niesłyszących, że mają dostęp. Niedawno jedna pani, o której mógłbym teraz powiedzieć, ona jest mamą tak zwanego dzielnego Franka. Mówię tak zwanego, bo on ma blog, dzielny Franek i to jest dziecko autystyczne, słabosłyszące, które się bardzo, bardzo słabo komunikuje albo komunikowało, bo w tej chwili obserwuje ten blog. Dzielny Franek rzeczywiście jest dzielny, bo uczy się między innymi z naszą platformą, i było ogromną przyjemnością oglądać filmik, który ta pani nam wysłała, jak Franek siedzi, słyszy już tylko lektorki wypowiadające słowa języka migowego i za nimi powtarza wszystkie gesty. Dziękuję, przepraszam, proszę. Wszystko to powtarza już ze słuchu, ale wcześniej patrzył, teraz już się tego nauczył. Więc myślę, że platforma cały czas osiąga nieprawdopodobne rezultaty w dziedzinie przełamywania barier komunikacyjnych. No i marzy nam się, żeby cały czas tak było, żeby to była ta tendencja rozwojowa. A czy dzięki platformie jesteśmy w stanie opanować język migowy na poziomie choćby podstawowym? Nawet dalej można pójść, czyli na poziomie podstawowym, na poziomie zaawansowanym, czy nawet bardziej zaawansowanym. Oczywiście, tak jak z każdą inną platformą językową, w pewnym momencie powinien pojawić się nauczyciel, ktoś, kto nas pokieruje. My oczywiście wspieramy ludzi poprzez to, że dajemy im materiały, które pozwalają im samemu zdobywać wiedzę z zakresu nauki języka migowego, ale jeżeli ten nauczyciel się pojawi, to tylko pomoże i tylko wesprze. Ponieważ gdyby na przykład pani dzisiaj się zarejestrowała na tej platformie, to zupełnie bezpłatnie można i nauczyć się sama alfabetu. To już jest jakiś początek. Już można przeliterować swoje imię, nazwisko albo miejscowość, w której się mieszka. Nie trzeba zbyt wielkiego wkładu finansowego, żeby nauczyć się zwrotów, żeby nauczyć się całych zdań, żeby nauczyć się gramatyki, czyli tej poprawności językowej. Wiadomo, tak jak mówię, że na każdym etapie potrzebny jest nauczyciel, który powie, słuchaj, to robisz dobrze, to robisz też dobrze, ale przydałoby się trochę zmienić. Jak wygląda przygotowanie urzędników i pracowników instytucji publicznych do pracy z osobami głuchymi w naszym powiecie? Jak wypadamy na mapie Polski pod tym względem? Ja myślę, że Polska jeszcze nie wypada dobrze. Dlatego, że trochę się szuka rozwiązań pobocznych. To znaczy ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się, wspomagania w komunikowaniu się, daje spore możliwości dla wojewodów, starostów, burmistrzów, prezydentów, możliwości przeciwdziałania takiej dyskryminacji osób niesłyszących. Państwa powiat, jak i powiaty w ogóle w Polsce,
Szukają różnych rozwiązań, niekoniecznie rozwiązań, które mieszczą w sobie naukę języka migowego. I to jest trochę przykre z jednej strony, ja zaraz to wyjaśnię. Bo tak, rozwiązaniem jest na przykład tłumacz na etacie. Jest to jakieś rozwiązanie, czyli starostwo zatrudnia tłumacza na etacie. Bardzo rzadkie w Polsce. Bardzo rzadkie, bo to są koszty. W skali roku wiadomo, że tego tłumacza trzeba zatrudnić, opłacić ZUS, podatki, składki. Więc nie, ale można sobie zamówić taką usługę tłumacza online. Na przykład my współpracujemy w tym zakresie z firmą Seventica. Tam jest call center, przychodzi głuchy do urzędu, sobie miga po połączeniu telefonicznym do kamerki. Tam na wyświetlaczu jest pani tłumaczka, która ma słuchaweczki, pani urzędniczka trzyma słuchawkę, no i wszystko gra. I to jest naprawdę dosyć dobre rozwiązanie, ale niestety nieostateczne, ponieważ no też są pewne godziny urzędowania takiego call center. Ograniczenia co do miejsca, czyli no wiadomo, że nie na każdym komputerze takie urządzenie, czy nawet jeżeli to jest aplikacja taką, jaką prezentuje Seventica, nie na każdym komputerze może być to zainstalowane. Są pewne ograniczenia. A pamiętajmy, że osoba głucha wchodzi, przekracza próg urzędu, instytucji, policji, pogotowia, szpitala i chciałaby od początku, tak jak my, poczuć się bezpieczna. Więc my wchodzimy do urzędu i mówimy, przepraszam bardzo, gdzie jest pokój numer 6? Ktoś to mówi, a szóstka, to musi pan iść na pierwsze piętro. I my się czujemy bezpiecznie, bo już zostaliśmy poinformowani. Osoba niesłysząca, nawet jeżeli jest rozwiązanie w postaci systemu komunikacji niewerbalnej, no to ta osoba niesłysząca musi dotrzeć do tego miejsca. Jak już dotrze, no to przecież nikt z tym urządzeniem, tabletem, komputerem biegać nie będzie. Więc znowu jakieś skierowanie do pokoju numer 6, 8, 10, 15. I gdyby urzędnicy byli na poziomie podstawowym przeszkoleni, naprawdę nie chodzi o to, żeby było nagle 38 milionów Polaków, tłumaczy w Polsce, ale gdyby ten poziom podstawowy, że pomogę ci, potrzebujesz coś, dzień dobry, chodź ze mną. Bezpieczeństwo, ja często używam takiego przykładu, że jakby ktoś nas dzisiaj porwał i wrzucił w środek Mongolii, to naszym przyjacielem w Mongolii będzie ten, kto powie nam dzień dobry. Bo to będzie jakiś zaczątek do naszego języka, bo język daje bezpieczeństwo. I dlatego optujemy za tym, żeby jednak urzędnicy szkolili się języka migowego, nawet na tym poziomie podstawowym, nawet niech to będzie 12 godzin, niech to będzie 8 godzin, ale niech będzie to coś, żebyśmy nie uciekali przed innością, bo my zazwyczaj uciekamy nie dlatego, że jesteśmy źli, tylko dlatego, że się boimy inności. Nie wiemy, jak zareagować, nie wiemy, co zrobić. Przykład, kiedy poszliśmy do jednej ze znanych pizzerii we Wrocławiu, to nikt do nas nie podszedł. Postanowiliśmy sobie migać z koleżanką. Przez 20 minut nikt do nas nie podszedł. Tylko patrzyliśmy, jak rozmawiałem z sobą, pokazywali palcem, idź ty, nie idź ty. No, bali się. To nie byli źli ludzie. Oni po prostu byli przestraszeni. Nie wiedzieli, jak mają się zachować. Stąd spróbujemy to zmienić. Właśnie takie szkolenia. Więc myślę, że zawsze będzie jakiś taki powód do tego, żeby było lepiej. Nie jest źle, nie jest tak, jak było dawniej, ale ciężko powiedzieć, że jest dobrze. Jakie plany ma pan na najbliższy rok? W jakim kierunku będzie się dalej rozwijać platforma? No myślę, że platforma pójdzie w kierunku dynamicznego rozwoju przy wsparciu funduszy europejskich, bo to już jest ten moment, że rzeczywiście mamy sporo do zaproponowania Europie. Rozwinęliśmy się już od strony polskiego języka migowego. Chcemy się teraz rozwinąć od strony niemieckiego, czeskiego i amerykańskiego języka migowego. Więc to są nasze cele, żebyśmy się nie zamykali na Polskę. Mamy pewnie sporo do zaproponowania naszym przyjaciołom z Niemiec, bo są naszymi partnerami w działaniach. Oglądali platformę i nie mogli się nadziwić, że coś takiego istnieje i jest to tak ogólnie dostępne. Wprowadziliśmy amerykański język migowy na naszą platformę. Zaczął się cieszyć sporym zainteresowaniem. Mimo, że tam chyba jest tylko 150 znaków wyrażeń, ale ludzie, ojejku, amerykański język migowy, bardzo ciekawy. Uczą się też przy okazji angielskiego języka, bo mamy wymowy, mamy pisownię, mamy ilustrowanie słów.
Więc myślę, że ten rozwój on będzie bardzo dynamiczny pod względem rozbudowy platformy na inne języki migowe. No i z całą pewnością będziemy chcieli pójść w kierunku własnego studia filmowego, bo w tej chwili współpracujemy z kilkoma telewizjami, żeby jak najwięcej materiałów nakręcać w tłumaczeniu na język migowy. W tej chwili realizujemy dosyć spory projekt dla Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, tłumacząc szkolenie dla dzieciaków w związku z bezpiecznym internetem. I piękne założenie, żeby nie tylko zdrowe dzieci, które komunikują się werbalnie, ale również te dzieci niesłyszące, które potrzebują komunikatu w języku migowym, żeby też mogły z tego skorzystać. Czego możemy życzyć Panu z okazji nadchodzących świąt i nowego roku? Dalszego rozwoju. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję również.